Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. No i tak, pamiętacie, tutaj poszedłem sobie tylko odnieść te rzeczy. No i dzisiaj wracamy również, jak powiedziałem, do kopalni. Chociaż może tym razem porobimy sobie rzeczy w tam ze ścieżkach. Mam plan jeden, prosty. Plan, by przebić się przez górę. Ale myślę, że to zrobimy na live'ie którymś. Będę się przebijać przez górę, więc zapraszam na live'a. Podobnie będzie w piątek, wtedy będziemy się przez górę przebijać. By dostać się w netereny. Albo pójdziemy do neteru. No chociaż to nie byłem. W sumie tak, pójdę do neteru. Pójdę po kwart. Kwart mi się przyda. Wykorzystam go potem do budowy. Dobra, i po glowstone zaraz. Już pójdę. Gdzie tu mam portal i tu mam... Tutaj wszystko ładnie. Dobra, to mi się może coś odpalić, ale mi to już niezbyt interesuje. To coś tu po mnie chyba było. Coś tutaj porozrabiałem. No nie pamiętam. Trochę dawno tutaj nie byłem. Prawda, nie byłem tu bardzo dawno w tym neterze. Dałeś mi glowstone. Chcę sobie potem porobić chałupie glowstone i tyle. Tam jest go jeszcze więcej, ale tam już mi się nie chce wspinać. No i spadło. Dobra, to tylko zbieram. W sumie. To hop. Co tu mamy? Jakieś dziurę. Z kwarcem, prawda? Nie wiem, czy na sens tam łazić, bo to jakiś utknę i co będzie. No dobra, kopiemy. Kto nie ryzykował, ten nie wykopie. Powiem szczerze. Więc kopiemy ten kwarc. Idziemy po kwarc do tego neteru. Żeby mi się przydać, ale nie wiem dokładnie po co, ale ściany z kwarcu, tak myślałem. W jakimś jednym miejscu, w tych tunelach moich. Kwarc użyć było ładniej, bo kwarc jest ładnym surowcem. Powiem szczerze. Nie jest to brzydki surowiec. Są brzydsze. Nie użyłem na niego kilofu, bo po co mi? Oczywiście, odnowiłem sobie go. To zrobiłem więcej odcinkami, że odnowiłem sobie kilo w moich legendarnach. Tu nic nie ma. To jak co tu wyłaziłem? No wyłazimy stąd. Ja 26 kwarców tam wlazłem. No ale zawsze kwarc. No. Więc dobra. Muszę teraz spiąć powoli. Wyjść na powierzchnię. Ale coś tu jeszcze znajdziemy. Grzybki. Więcej tego piasku dusz. Mieli naprawdę. Ale to jest blisko ten glowstone krainy. To sam idę. Kurde, szybciej. Lubię tych. No i tak. Szukam tych osób, jak powiedziałem, do tego Left 4 Dead'a. Więc pisać. Mam jedną osobę. Potrzebuję dwóch. I osoby jeszcze są poszukiwane do Left'a. Piszcie, naprawdę, piszcie. Ale to się znajdzie chętnie. Się nagram. Bo jeśli chodzi o serię jakiejś multi z Minecrafta, to na razie nie mam żadnego pomysłu. Chociaż też mogę nagrać coś. Ktoś napisze tam coś więcej ciekawych. Zaproponuję coś dokładnie, bo tak nie mam pomysłu. Co bym mógł grać na multi z Minecrafta. Więc dobra, tu jest jeszcze ten kwarc. Cichy ten. Tak mam wyłączone akurat moby na czas wyłączałem, kiedy budowałem sobie na powierzchni. Nic nie pozwoliło, kiedy budowałem tą rzecz. Którą się wymęczyłem trochę i raz po creeper się wkurzyłem, dlatego wyłączyłem na chwilę, jeśli jakoś wspomniałem włączyć za nowo. Więc dlatego nie ma mobów, ale wrócą. W trzecim odcinku moby wrócą. Z powrotem do łask. Słuchaj, tak jak do mojej tej, no tutaj troszkę porozwalałem, ale innego wyboru nie mam. Więc to jest te D, nie pamiętam, tak to mówiłem. Ja to był, nie wiem, aż bym się nie zgubił, pamiętam, bo tu lubię się gubić w takich tych tunelach. Więc dobra, tej nie pamiętam dokładnie co gdzie było.
Może coś zostało, gdzie nie byłem. Już nie sądzę, tutaj całą tą zwiedziłem. Gdzie wszędzie? Ja tu byłem wszędzie. Naprawdę, zwiedziłem całą tą twierdzę netherową. No i tak. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest lawa. Jak zawsze. W takim miejscu. Więc dobra. Trochę mi FPS skaczą, to jest typowe dla Netheru, nie wiem czemu. Nether to do siebie ma, że mi klatki skaczą wiele bardziej. Tu nic nie ma, no. I tutaj są te wieże, ale w nich nic nie ma, no one są puste. To jest trochę lipa. Myślałem, że coś tu znajdę, jednak ja tą radę już wyczyściłem. Tam coś jest. Czy ja tam byłem? Kurde, nie pamiętam. Czy ja tam byłem? To jest pytanie. Dobra, widzimy się, jak tam dotrę. A więc tak, jestem tutaj. No i de facto chyba tu nie byłem, nie przypominam sobie. Nie ma tu po mnie jakichś pozostałości. Jest tu jedna wielka dziura do tej lawy. Ale widzicie, tutaj nic nie ma, no. Są grzybki, ale nie ma skrzynek żadnych. Chciałem, że tu jakieś skrzynki znajdę. Czy jakieś fanty pozabieram do domu. Dupa, no dupa, no to tam dupa. Nic nie ma. Czyli tu byłem prawdopodobnie. Tylko ja zapomniałem oczywiście. No tak, tak byłem tu. Teraz byłem po prostu lawa. Czyli tu też byłem, pięknie. Ja nie miałem już de facto co robić w tym Netherze. Ja wszędzie byłem. To jest prawda. Prawda jest smutne, kiedy wchodzisz do Netheru specjalnie, by coś znaleźć nowego, tak nic nie znajdujesz, bo wszędzie byłeś. To jest najciekawsze miejsce. Widzicie. Tutaj byłem. I masz z nimi nowych twierdz. Nie wiem, gdzie, może tu będą jakieś inne twierdze. No poszukamy ich. Tu będziemy znowu pewnie z dwa odcinki, czy trzy w tym Netherze głupim. Go nie lubię i lubić nie będę. Nie spędzimy znowu trochę w tym. Może coś znajdziemy. Ja tam pobiegnę. Pobiegnę sobie. Może coś będzie, ale raczej nie sądzę. Coś było? Nie. Nie ma tam nic, niestety. Oczywiście, jak byłoby inaczej. Lawa. Tam jest glowstone. No nie ma tu nic, no. Więcej glowstone. No kurde, ja jestem wracam. No. Ja nic nie znajdę w tych piekłach. Prawda, jedną twierdzę znalazłem w sumie. Więcej nic nie ma, no na sumie. Pustka. Znowu. No dupa, no tutaj nic nie ma, no. Jedna twierdza bez żadnych skrzynek, tylko z jednym spawnerem, no była, już pamiętam. Tego nie pamiętam tych odcinków już sam. Więc szczerze, musimy poprawić, jak się pomyliłem w liczbie spawnerów. Bo nie było tego naprawdę ani dużo, ani nic. To są moje pozostałości, czyli te drewno. Ale widać, no. Nie można postawić gdzie indziej portal, tutaj w innym miejscu następnie. A jakoś nie mam ochoty tego robić, się gubić. Więc mogę zawsze pójść w tamtą drugą stronę. Razu nie byłem, bo tam jest dużo koła. Przespadłem. Tam jest dużo szanownego piasku dusz, czyli tam są sanda. Ja nie mogę nim chodzić. Chyba jednak tu nic nie było. No. O, to byłem. Ja tu byłem przede wszędzie. Więc teraz sobie tak poskaczemy do portalu. Tu jest blisko już. Te drewno się spali i tak wracamy. No trochę tego rzeczy tu przyniosłem. Ile? No prawie dwa staki glowstone'a, co mnie trochę cieszy. Bo to zawsze to mogę wykorzystać potem w następnych tych momentach gry, etapach. To powiedzieć. Korzystam to i tak czy siak. Mi się mi przyda. No i tak, to mam ten cały ten trap w tych skrzynkach. No dobra, będę koniec za uwagę. Będę kolejny odcinek. Jeśli on spadł się też w górę, wiem, że nie był zbyt długi i porywający, ale jakoś ostatnio moje odcinki Minecrafta nie są długie i porywające. I tu normalnie czasowo są, tylko nie są porywające. Nie wiem co robić, więc
Napiszcie mi tam, co zrobić, bardzo. Doradźcie mi. Co mam zrobić, bo ja już nie wiem. Co mam robić na tym świecie? Czy zmieniać świat? I robić nowy? No, czy się zostawić, jakby mi przyszło szabena czy coś, co nim robić? I do niego wrócić. No ja cóż, to sami decydujecie. Tutaj żegnam. I do zobaczenia. Na razie.